Moi drodzy, znajdujemy się właśnie na lotnisku. No jakbyś inaczej, skoro jestem tak ubrany dla Ameryki. Dla Ameryki. Moi drodzy, Top Gun, ponieważ ja pracuję dla polskiej siły powietrznej F-16. Latam. I jest fajnie. Tutaj w ogóle stoi jakiś Renault Sandero RS. No, Crazer uwielbia takie samochody, nie? No jest, ale no nieważne. Jesteśmy w porcie lotniczym w Gdańsku. Ten Gdańsk nie mam kupiony, bo to trzeba kupić tam. Chyba z 200 zł kosztuje ten port. Nie wygląda źle, ale... Ładnie oczywiście wygląda nasz F-16, w którym się dzisiaj właśnie znajdujemy. Ponieważ my, moi drodzy... Engine na maksa, człowieku, patrz co tu się dzieje, nie? Wyłączamy hamulec postojowy i jak sami widzicie, wyruszyliśmy. Czekamy, aż osiągniemy około tam 200 węzłów, to wtedy będziemy mogli sobie wystartować i będę mógł sobie schować w podwozie. Dobra, i patrz, delikatnie, dobra, delikatnie, patrz, patrz, delikatnie. No i chowasz w podwozie, no i wszystko. Nie wiem, czy to podwozie trzeba od razu chować, czy też nie. Czy powinniśmy mieć je jeszcze troszeczkę wysunięte? Ponieważ wydaje mi się, że jakbyśmy jednak troszeczkę spadli, abyśmy już opon nie mieli, no to by była troszeczkę lipa. No dobra, jak już sami dobrze wiecie, znajdujemy się właśnie w Gdańsku i... ładnie tutaj wygląda. Ej, no zobaczcie. Polskie morze. Mam nadzieję, że jak sobie tutaj przylecimy, to będziemy słyszeli mua, 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 mua. Jakieś gołębie. To będzie fajnie. My sobie, moi drodzy, polecimy teraz... Co tu jest w ogóle? Nowy Świat? Czy naprawdę tak się nazywa ta miejscowość Nowy Świat? Nie mam żadnego pojęcia. W każdym bądź razie... no jesteśmy w Gdańsku. Aha, bo tu jest Sopot. I tu jest jakaś Villa Marta? Ale to czekajcie, bo my dzisiaj, moi drodzy, mamy misję. Wiecie, jaką mamy misję? Musimy wylądować na tym. Tu, w Sopocie. Na molo w Sopocie. Tylko ja muszę zobaczyć, czy to damy radę. Wylądować na molo w Sopocie. Bo to będzie niemożliwe. Chyba. Ale no dla mnie? No zobaczcie, patrzcie jakie to molo jest ładne. Bo ja kupiłem sobie to molo. I możemy sobie... Jasne. Ja tu wyląduję, człowieku. Ja tu normalnie wyląduję, ty. To jest niemożliwe. Ale najpierw... Polecimy sobie do Gdańska, ponieważ my ostatnio tutaj też w ETS-ie jeździliśmy. W tych rejonach. Rumia, Reda, Gdynia, Gdańsk, Lęborg, Wejherowo. I my tutaj byliśmy. My sobie dzisiaj polecimy. Tam są ludzie na plaży, ty! Widziałeś to? O, fajnie, fajnie. No i dobra, i tutaj gdzieś mamy... A, bo tu jest ten port? A tutaj mamy taki fajny, zobaczcie. Oh my god. A tu jest ten stadion jakiś tam w Gdańsku, nie? Arena, coś tam, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Daj znać koniecznie w komentarzu. A tutaj mamy... Aha, ale ja w ogóle mam moda tutaj też do MFS-a. Że my sobie będziemy mogli statkami tutaj pływać. I wydaje mi się, że to da radę. Tylko będziemy musieli przetestować. Ładny Gdańsk. Gdańsk mi się bardzo podoba. I tu jest... Chyba tu jest ta starówka, nie? Czy gdzie to jest? Tak mi się wydaje. Nie, tu jest Westerplatte chyba, nie? Czekaj, bo ja muszę zobaczyć na mapie, bo ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem teraz. Gdzie tu jest? No tu jest chyba Westerplatte. No tu jest Westerplatte! No i ty mi mówisz, że ja nie znam Polski? No jak nie znasz Polski, człowieku, jak tu jest Westerplatte, nie? Alfa Centrum. Tu jest plaża w Brzeźnie. Jestem ciekaw, czy da się też wylądować. Ja wiem, co my zrobimy. Wylądujemy na plaży we Władysławowie, ale to na kolejny odcinek. I ja się postaram też, wiecie co? Wylądować na wodzie. Czy w ogóle to da radę? Mayday! Ale chyba da radę. Chyba da radę. Ja zawsze jak byłem w Jarosławcu, to tam w Jarosławcu latały takie samoloty. I one tak nisko latały. Ja nie wiem, czy oni specjalnie tak latają, czy coś się z nimi działo. Ale to oni po prostu... Masakra, ty, tam są ludzie, ty. Oni się opalają. A tu taki samolot lata. To jest masakra. Mi się wydaje, że oni... No nie wiem, no mi się tak wydaje. Ale mi się wydaje, że oni tutaj sobie ćwiczą, wiecie? Że oni tak latają. Dlatego oni są tutaj tak bardzo nisko tej ziemi. Ale żeby wylądować tutaj, w tym Sopocie, na tym molo... Tak. Tak. No przecież ja jestem w siłach powietrznych Ameryki F-16. My wylądowaliśmy na statku, człowieku. A ty, ja nie dam rady tu wylądować? Tu jest w ogóle jakaś psia plaża. Więc my będziemy mogli wylądować na psiej plaży. Chociaż widzę, że jednak tutaj taka troszeczkę lipa. No i tutaj mamy Orłowo. Orłowo jest przepiękne. W Orłowie mieszkają i mają apartamenty te, aktory polskie. I tu są takie fajne klify. Jedyne klify chyba w Polsce są właśnie chyba tutaj, prawda? Ja tam byłem, tam jest taka restauracja. Tam chłopie wszyscy byli, jak ja ostatnio byłem. Tam wszyscy byli, naprawdę. Całe TVN tam było.
To jest niemożliwe. No dobra, ale co tu jest? Czemu tu jest nagle tak płasko? Tu są jakieś torfowiska, czy co tu jest? Kępa redłowska? Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Ja nie mam Gdyni?! O nie! Więc tak wygląda Microsoft Flight Simulator, jak nie masz modów? To super, nie? Fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba ta Gdynia. No. Możemy tutaj na spokojnie wylądować. Zobaczcie. Oksywie tam jest. A to jest w ogóle jakieś Muzeum Emigracji w Gdyni. To co tutaj, emigranci tutaj przyjeżdżają, czy co się dzieje? Do muzeum. Nie wiem. W każdym bądź razie, ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda Hell z powietrza. Bo ja widziałem Hell, nie z powietrza, i ja byłem na Hellu. Nie w powietrzu. Ja bym chciał zobaczyć, jak to wygląda tutaj w tej grze. Bo tutaj ta jastarnia i to wszystko, to przecież musi być mega. Tu jest w ogóle Puck, ty. Panda, montażysto, ty stąd jesteś? Z Pucka? Ty w tym Pucku mieszkasz, czy w Płocku? Czy gdzie w końcu mieszkasz? Bo ja już sam nie wiem, ty. A tu jest jakieś lądowisko w Oksywie. Patrz, oni się zdziwią, nie? Że tutaj juniorski leci. Mayday, mayday, mayday. Ja nie wiedziałem, że tu jest jakieś takie lądowisko w Oksywie. Ale teraz już wiemy. Wiemy, że możemy tutaj wylądować. I w Rewie tu jest fajne centrum handlowe. Ja tu byłem. Ale powiedzcie mi, czemu ja mam tutaj domki, a w Gdyni nie było? O co chodzi? Czy to jest normalne? To chyba raczej normalne nie jest. Ty, ale daleko jest z Gdańska do Rewy i później na Hel. To już lepiej chyba tam pociągiem morskim se podjechać. Na Hel na przykład, nie? Jakbyś, patrzcie, ktoś mieszka w Gdańsku i ktoś by sobie chciał zrobić wycieczkę na Hel. A tu jest Puck, tutaj Panda chyba mieszka. Ale nie jestem pewien. I to jest fajne, nie? Że mieszkasz w Gdańsku i żeby pojechać na wycieczkę na Hel potrzebujesz 3 dni. Na wycieczkę. Masakra ci powiem. O, jakie tutaj wiatraki są! Halo? Ja nie wiedziałem, że tutaj są takie wiatraki. Mogę sobie przelecieć pod tym wiatrakiem? Tak, obok, patrz. Tu w to śmigło wylecę. Pa, pa. Oni w ogóle, człowieku, nie wiedzą, gdzie oni są. Co my tutaj mamy? No oczywiście jest płasko, no jakbyś inaczej. A bo mi się mapa wyłączyła! Ja już tu jestem! Ja nie mogę, ty. To myśmy już minęli Rewę. No trudno. Jeżeli przyjacielu jesteś z Rewy, no to przelecimy się chyba jeszcze raz wtedy. Ale ja chciałem zobaczyć tutaj Władysławowo. Bo tu jest Jastrzębia Góra, tutaj też są niby jakieś klify. I musimy sobie je zobaczyć od drugiej strony. Bo mi się wydaje, że jak ja sobie polecę tędy. Pa, tu są dębki. No przecież tu już jest normalnie polskie morze. To widzisz, patrz co tu jest na tej Jastrzębiej Górze. Tutaj się nie da chyba kąpać. Bo oni tutaj nie mają. Pull up, pull up, pull up. Czaj, człowieku, jak ktoś tutaj jest na plaży i ktoś przelatuje tutaj obok ciebie, ty 1000 km na godzinę. To jest niemożliwe. I tutaj tak, pa. Czekamy na cień i patrz! Widziałeś to? Ja nie mogę, ty. Patrz, tu w dębkach, patrz. Tutaj w ogóle tamten. Na plaży, te muzyki tam leciały, disco polowe. Dobra, zawracamy, moi drodzy, i ja chcę zobaczyć, jak wygląda Jastrzębia Góra, bo z tego, co mi się wydaje, to tam chyba też są jakieś klify, ale my sobie tam podlecimy, zobaczymy, jak to wygląda i zobaczymy też, jak wygląda plaża we Władysławowie, bo z tego, co mi się wydaje, to plaża we Władysławowie jest najszerszą plażą w Polsce. O, tam jest też Łeba! Ty, ja byłem w Łebie, w ETS-ie dwójce ostatnio, tam są te wydmy. Tam chyba też będą te wydmy, ale sobie tam fajnie też polatamy. Dobra, i patrz, i tu jest... Czekaj, hamuj. Ja, tu jest ta Jastrzębia Góra, dokładnie, widzisz? Tu jest Jastrzębia Góra. Tu i tu, patrz, i tu jest Władysławowo! Mayday! Patrz, rzeczywiście! Tu, nie? Gdzie jest Władysławowo? Mayday! Oh my god, tu jest Władysławowo, zobacz. Ty, no rzeczywiście, patrz tą plażę, jak ona jest szeroka, ty! Ona jest najszersza na świecie chyba w Polsce. I ja nie mogę, jak tu jest pięknie, nie? No i tutaj, zobaczcie, ten Półwysep Helski. Ładnie tutaj wygląda. Ja tutaj naprawdę chciałem przylecieć. I tu jest fajnie. Ale wiecie, że ja tutaj będę w jastarni? W tym roku chyba będę. Przez 2 miesiące będę chyba tu gdzieś w pobliżu. Wiecie dlaczego? Dobra, powiem wam. Jestem kapitanem statków. Jestem kapitanem statków. To się nazywa sternik. Ale to kapitanem jestem, no bo to się nazywa sternik, ale jestem kapitanem. Ale tu jest szerokie plaże, tu są. I wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że ja, żeby zdać na sternika morskiego, czy tam kapitana morskiego, no zwał jak zwał, to ja muszę przepływać ileś set godzin chyba na wodach morskich.
I ja mogę teoretycznie pojechać sobie do Kołobrzegu i mogę pływać do Szwecji tam i z powrotem. Ale my tutaj mamy tą Zatokę Gdańską. I to też zalicza się jako morze. Więc ja mogę na przykład, ja chyba będę wynajmować coś w Jastarni, bo to jest, szkoła jest w Jastarni. I ja sobie po prostu tutaj będę pływał, nie? Tu, Gdynia, Hel. I tu, tu. Więc tu mi się, wiecie, nic nie stanie. Ale no ja potrzebuję te godziny, żeby później... Ja się interesuję statkami. Tu już jest Jastarnia? Nie, port lotniczy Jastarnia? Tam się da wylądować? Ja nie wiedziałem, że tu jest port lotniczy Jastarnia. I co wam chciałem powiedzieć, a was nie skłamać, to jest to, że ja tracę energię, tu autka jeżdżą, fajnie, pięknie, ale chodzi o to, że ja lubię statki, ja lubię łodzie, ja lubię jachty. Dla mnie, ja mogę kupić sobie jacht i na nim mieszkać, nie? Nie mówię o katamaranie albo coś w tym stylu, ale jacht, taki luksusowy, fajny. No i w tym roku, bo w tym roku będę zdawać, w przyszłym roku, bo my w tamtym roku, jak byliśmy w Chorwacji, to mamy łódkę taką, że jest tam też kuchnia, łazienka, salon i tak dalej, ale to jest jeszcze takie małe i Kinga się trochę bała, no bo rzeczywiście tam troszeczkę cząsło, nie? Trochę cząsło. I ona troszeczkę się źle czuła razem z Lilką, a teraz bym chciał, wiecie, jak taki 19 metrów, nie? Gdzie masz już kajuty fajne, kokpity, wszystko fajnie, pięknie. No ale do tego trzeba sternika morskiego, żeby móc prowadzić właśnie takie długie statki. I ja to zrobię, nie? Będzie git. Będzie fajnie. No tak wygląda Jastarnia. Tu jest też Jurata. Tak wygląda w Jastarni? Ja tu byłem, ale nie... No może tak wygląda, no nie wiem. Ale tu gdzieś był port lotniczy jeszcze. Tak mi się wydaje, nie? Bo coś mi tutaj pokazywało. Jastarnia, Jurata. Aha, i tu jest Hel. Helskie wydmy tu już są. I tu jest Jurata. To w Juracie są chyba te, nie? Plaże dla nudystów, tak mi się wydaje, ale nie jestem 100% tak pewien. Bo tam była pieska plaża, a tu jest dla nudystów, więc pasuje. No dobra, tutaj mamy Helskie Wydmy i ja tu chyba też byłem, tak mi się wydaje. Battlefield, Battle of Hell. Nie wiem, o co chodzi, ale niech będzie. Aha, i tutaj, dobra, tu są te wydmy, tam w ogóle jakiś statek płynie, ale to sobie go później zobaczymy, jak wyglądają statki w tej grze. A tutaj są, tu jest Hell. I tutaj gdzieś powinny być też jakieś schrony, nie? W tych poukrywane. Zobacz. Widzisz? Fajnie to wygląda. I tam jest Gdańsk. Tylko ja bym sobie to chciał zobaczyć, wiecie jak? Z jeszcze bardziej wysoka. Żebyśmy my sobie polecieli tak wysoko i zobaczyli ten cały pół... O, tu są te bunkry! Ja, tam są te bunkry, widziałeś? I ja bym sobie chciał... Ładny Hel. Że takie rozbudowane miasta, tak na końcu, wszędzie daleko. Bez sensu. Dobra, zawrócimy tutaj jeszcze, moi drodzy. Tu mi się wszystko trzęsie w tym samolocie. I zobaczymy, jak wyglądają te bunkry, bo tu są jakieś bunkry w ogóle. Tu, nie? Patrz. Czekaj, tu lecimy? Jak się patrzy na dół? Tak. I tu są te bunkry, widzisz? Tu. Ja nie mogę, ty. No są, no widzisz, są, no są, no to co marudzisz, że nie ma. A gdzie jest ten statek? Bo tutaj gdzieś jakiś statek przed chwilą płynął. Ja bym chciał zobaczyć, jak on wygląda z bliska. Dobra, moi drodzy, zbliżamy się do statku, ale nie będziemy na nim lądować, ponieważ to nie jest ten taki statek bojowy, na którym mogliśmy wylądować. Ale fajnie, że tutaj są... Siema! Jestem ciekawy, co by on mi titnął, jakbym tak zrobił. Wydaje mi się, że tak. Dobra, ja się teraz zbijam do góry i zobaczymy, jak wygląda ten przepiękny półwysep Helski z góry, dobra? Tu, patrz, polecimy, lecimy, pa. Co się dzieje? Czekaj, bo coś się stało. Coś się dzieje, ale jeszcze nie wiem co. Ja tracę prędkość. Dobra, jestem już chyba. Ale zasmrodziliśmy za sobą. Port lotniczy Jastarnia. Widzicie, tam jest port lotniczy Jastarnia. A my sobie teraz nawrócimy. I tak wygląda półwysep Helski z góry. Naprawdę, bardzo ładnie. Tam, człowieku, pa, jak ty jesteś na Helu, to ty widzisz Gdynię. I prawie Gdańsk. Także to jest akurat niemożliwe. To jest akurat mega spoko, że my możemy sobie takie rzeczy oglądać z góry. Co prawda jest aż tak fajna pogoda, że nie jest wszystko ostre, ale ładnie wygląda. No, bardzo mi się to podoba. Dobra, moi drodzy, ciśniemy na Sopot i my teraz spróbujemy wylądować na tym. Na molo w Sopocie. Dobrze, moi drodzy, zbliżamy się do molo w Sopocie. Ja teraz tutaj co prawda mam za dużą prędkość,
ale ja się zastanawiam, jak ja mam wylądować. Czy ja mam od tej strony wylądować, czy ja mam wylądować od strony lądu? Bo zobacz, to wygląda mniej więcej tak. Nie no, tutaj nie mogę. Chociaż mógłbym tutaj wylądować. O, Mayday! Mógłbym tam wylądować i bym mógł... Nie, ja spróbuję najpierw zawrócić. Tylko ja muszę się... Tam 200 tych węzłów muszę mieć, no najlepiej 150. I zrobimy tak, że ja sobie tutaj na spokojnie wyląduję. Chyba. Mamy nadzieję. Wyłączamy silniki. Dobra, wyciągamy teraz te... Podłogę. Wyciągam podłogę. Ja wyciągam podłogę, dobra. Ale ja i tak jestem za szybki, nie? Mayday, 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 mayday! No stary, co tu się zaś dzieje? Co się dzieje? Dobra, wyłącz te... Stary, co ty robisz? Ty no patrz, fikołki robi, nie? Dobra, jestem. Jestem za szybko, nie? Chociaż jak ja bym sobie tutaj teraz tak troszeczkę do góry dał, to bym... Ale jak ja miałem tu... Ja mam chyba tu hamulce, nie? Ale ja jestem za szybko. Ja jestem za szybko. Dobra, jestem idealnie. Patrz! Ty no... Prawie się udało, no spróbujemy jeszcze raz. Człowieku, teraz to będzie idealny podjazd, nie? No zobacz, ale ja jestem za szybko. Ja jestem za szybko i to tak ewidentnie za szybko. Przecież ja tutaj powinienem mieć 6 km i się do tego przygotowywać. Pa, ja teraz... O... Mayday. Ja się cały trzęsę. Nie no, nie dam rady, nie? Kurczę, jakie to jest ciężkie! Mayday! Ty, prawie zahaczyłem o coś. Ja teraz spróbuję od tej strony wylądować. Mayday! Ja teraz spróbuję od tej strony wylądować. Teraz powinno być spoko. Dobra, czy tutaj jest to molo w Sopocie? To jest chyba to, nie? Musimy troszeczkę zwalniać. Ile ja tutaj mam jeszcze? Bo ja nie widzę. Ja nie umiem tak oszacować prędkości, wiecie. Jest, Sopot pier, 3 km. Ale to czekaj, bo ja za szybko tracę na prędkości, nie? Ja się muszę wyrównać. I będzie lipa, nie? Ja wiem, że będzie lipa. Do góry trochę. Dobra, zwalniaj. Będzie idealnie chyba. Sio. Patrz, co się dzieje, nie? Patrz. Patrz to, stary, patrz. Tu muszę minąć to. Kurde! Jakaś flaga tam była, no halo! No przecież idealnie bym wylądował. Ja od strony lądu muszę ten... Nie no, teraz to ja jestem za szybko. 300 to za szybko, ale tutaj ta flaga mnie zdenerwowała. Ta tutaj, patrz. Widzisz? To była ta flaga! Ja jestem prawie na helu, bo ja potrzebuję dużo tego. Ja potrzebuję dużego rozmachu, żeby sobie tutaj wylądować. Ja już nawet zapomniałem, gdzie ja jestem. Ja nawet nie wiem, gdzie jest to molo, nie? Gdzie ono jest? Gdzieś tu na dole. Tam chyba. Chyba tak, nie? Tu. Teraz wylądujemy idealnie. No zobacz, co tu się dzieje. Za nisko jestem. Kurczę, za nisko, ty. Dobra, jestem, patrz. Patrz. Wyląduję w Sopocie! O nie, znowu do góry nogami. Mi się wydaje, że to przez to, że... Patrz. No przecież prawie byłem! Patrz, jak teraz idealnie podchodzę do lądowania, tylko jestem dalej za szybko. Zwolnij trochę. I pomalutku zwalniamy. Ja nie wiem, jaką ja muszę mieć tutaj tę altitude, żeby jak wysoko być, nie? Dobra, włączamy silniki. I teraz powinno być spoko, czekaj, bo jestem... O, patrz, jak idealnie lecę, nie? Tylko jestem za szybko znowu. Jestem o wiele za szybko. O wiele za szybko. Patrz. Ale... Dobra, i tu, patrz. A mój? Nie da się tu wylądować.